czy warto inwestować w mieszkania na wynajem, czy wynajem krótkoterminowy się opłaca, czy warto kupić kawalerkę i ją wyremontować oraz ile kosztuje remont małej kawalerki. Obejrzyjcie ten odcinek, a wszystkiego się dowiecie. Kilka z Was pytało mnie, czym ja się zajmuję. Ja zajmuję się, można by powiedzieć, szeroko pojętymi nieruchomościami. Natomiast też raz na jakiś czas lubimy z moim mężem wspólnie zainwestować w jakąś nieruchomość i ją wspólnie razem wykończyć. Nie wchodzimy tutaj w jakieś większe obiekty z uwagi na też możliwości finansowe, ale staramy się, żeby to były jakieś tam kawalerki. No i tak ostatnio udało nam się zakupić taką bardzo, bardzo malutką kawalerkę, która ma 22 metry, prawie 22 metry kwadratowe, ale jest w bardzo dobrej lokalizacji. Jest to mieszkanie, które mieliśmy na oku już od jakiegoś czasu i no, można powiedzieć, że troszeczkę delikatnie pracowaliśmy nad właścicielem, żeby konkretnie tą nieruchomość pozyskać, zakupić. No, nie zrobiliśmy tutaj jakiegoś szczególnego dealu na zakupie. No, mówi się, że na nieruchomości zarabia się w jednym momencie, przy kupowaniu takiej nieruchomości. No, my tutaj można powiedzieć, że takiego dealu nie zrobiliśmy, natomiast no, mieszkanie jest w bardzo fajnej lokalizacji, na której nam zależało. No i mieszkanie było w stanie koszmarnym, co będziecie mogli zobaczyć na filmie, który zrobiłam, bo zrobiłam film przed i po remoncie. Pojawiają się różne pytania w sieci, często ludzie na forach, na grupach zadają pytanie, ile kosztuje remont kawalerki. Słuchajcie, wszystko jedno, czy jest to remont kawalerki, czy mniejszego mieszkania dwupokojowego. Finalna jakby kwota takiego remontu kształtuje się w zależności od oczywiście zakresu prac. Tak, jeżeli tam trzeba wymienić wszystko w stylu rury, okna, elektrykę, no to wiadomo, że jest to wyższy koszt. Jeżeli trzeba wymienić okna i zależy nam na tym, żeby te okna były dźwiękoszczelne, no to ten koszt również rośnie. Akurat w tym mieszkaniu, o którym mówię, musieliśmy właśnie zadbać o takie dobre okna, ponieważ jest to mieszkanie przy moście Poniatowskiego na Powiślu i tam właśnie jest dosyć głośno z tego mostu. Jest fajny widok na Stadion Narodowy, no ale jest głośno, to jest coś za coś, tak? Mieszkanie jest w samym Śródmieście, więc żeby to nie przeszkadzało, to zadbaliśmy o to, żeby te okna były dobre i no też wymiana takich okien kosztuje kilkanaście tysięcy, mimo że to jest malutka kawalerka i tych okien były tylko cztery, to koszt był bardzo wysoki. Staraliśmy się również wykorzystać różne jakieś tam możliwości, zniżki na zakup tańszych płytek, armatury i tak dalej. Kuchnię kupiliśmy w Ikei. I dlaczego powiedziałam na początku, że remont czy do kawalerki, czy mieszkania dwupokojowego kształtuje się na podobnym poziomie? Ano dlatego, że główny koszt remontu takiego mieszkania to są no, po pierwsze okna, więc jeżeli byłaby tam dodatkowa sypialnia, to byłoby to tylko dodatkowe jedno okno. No i głównym kosztem jest jednak łazienka, która kosztuje między minimum 10 a 15 tysięcy i kuchnia, której koszt, same meble w malutkiej kuchni z Ikei kosztują około 8 tysięcy z montażem. I to jest koszt bez mywarki, jest to koszt 7-8 tysięcy. Ja Wam bardzo chętnie takie rozliczenie kosztów kawalerki przedstawię, konkretnie tej kawalerki, ile nas to kosztowało. W tej chwili dokładnie nie pamiętam, zrobię to podsumowanie na końcu albo w opisie poniżej mniej więcej, jaki to był koszt. Wiadomo, że te koszty na przestrzeni lat pewnie się będą zmieniać, natomiast no, chciałabym Wam ogólnie powiedzieć, że ten koszt kształtował się na poziomie między 50 a 60 tysięcy z tego wszystkiego razem z robocizną, z ekipą remontową, która finalnie remontowała to mieszkanie około 3 miesięcy. Mieszkanie w tej chwili jest gotowe, wygląda bardzo ładnie, no i po prostu Wam je teraz pokażę. Mieszkanie znajduje się w kamienicy chyba z 31 roku na warszawskim Powiślu. Jak widzicie, no jest to mała kawalerka. Było tutaj bardzo dziwne rozwiązanie. W łazience była kuchnia, taka kuchnia-łazienka, do której było wejście do toalety. Tutaj tak stała luźno wanna obok szafek kuchennych. Zaraz obok właśnie ta toaleta.
No i jeden pokój. Całość ma niecałe 22 metry. No, w tym pokoju było wszystko. Dobrze, że nie widzicie tego wcześniej z meblami poprzedniego właściciela. No i piękny taras i wyjście na ten taras, takie brzydkie, stare drzwi, które docelowo zamieniliśmy na okno. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało. No tutaj taras zupełnie niewykorzystany, brzydki, zaniedbany, no i te paskudne drzwi. No i jak to wyszło po remoncie? Nie mieliśmy wpływu na to, że są wspólne drzwi, na wspólny brzydki korytarz. Kiedyś to była piękna, fajna klatka. Drzwi zostawiliśmy, pomalowaliśmy je tylko na szary kolor. No i tak wygląda mieszkanko po remoncie. Staraliśmy się, żeby było takie w takich jasnych, biało-szarych kolorach. Wykorzystaliśmy oczywiście ten piękny taras, który bardzo nam się podobał, z którego jest widok na Stadion Narodowy. Zakupiliśmy tutaj sztuczną trawę i meble ogrodowe. Kuchnia jest otwarta, kuchnia weszła do pokoju. Łazienka i toaleta zostały w tym samym miejscu, tylko są jakby połączone. I tutaj widać ten narożnik na górze, to jest widok z mostu. No trudno się nie zgodzić, że różnica jest piorunująca, jak to mieszkanie wyglądało przed, a jak wyglądało po. No pytanie pozostaje takie, czy warto kupować mieszkania aż tak zrujnowane, aż tak zniszczone, w aż tak złym stanie, czy lepiej jednak kupić mieszkanie, które jest no tak w miarę do użytku. No to zależy, jeżeli kupujemy coś dla siebie, jeżeli kupujemy mieszkanie na rok, dwa, i później będziemy je wynajmować i będziemy je wynajmować studentom, którzy może niekoniecznie do końca dbają, jest to kawalerka, to może nie do końca warto jest inwestować aż tak dużo pieniędzy. Natomiast warto uważać przed zakupem mieszkania po tak zwanym remoncie, bo często ludzie, którzy kupują mieszkania tylko po to, żeby je sprzedać, wykańczają je w najtańszy i w najgorszy sposób. Otóż, kochani, moja przyjaciółka kupiła takie mieszkanie na Starym Mieście w Warszawie. Bardzo wydawało się fajne i ładne. Dopiero po wejściu do tego mieszkania wyszły pewne rzeczy, tak, że elektryka była nieruszona. Oznaczało to, że przy każdym podłączeniu telefonu komórkowego przy próbie ładowania wywalało korki. Wywalało korki niestety nie tylko w mieszkaniu, ale również na klatce schodowej, więc zanim człowiek doszedł do tego, o co tak naprawdę chodzi i jak to się naprawia, to trzeba było wezwać kilka razy elektryka. Do tego okazało się, że kabina prysznicowa też była w jakiś bardzo kreatywny sposób zainstalowana. Była jakaś kabina taka z bajerami, z jakąś tam muzyką, z radiem i tam z tyłu za tą kabiną była jakaś bardzo kreatywna konstrukcja kabli, która nie do końca była bezpieczna dla ludzi zamieszkujących to mieszkanie. Oprócz tego no, właściciel poprzedni, remontując to mieszkanie jak najtaniej, nie zadbał o to, żeby zrobić kontakt pod pralką w kuchni, za pralką w kuchni na ścianie, za lodówką. No i trzeba było niestety ze środka ściany ciągnąć to takim zwykłym, po prostu beznadziejnym przedłużaczem z tyłu, jakby pod tą lodówką, za te szafki. Także wygląda to naprawdę słabo. No oprócz tego panele, niby nowa podłoga, panele położone, natomiast widać, że są panele najtańsze z najtańszych, ciemne, gdzie tak naprawdę każde przejście w butach, w obcasach, już nie mówię o przesunięciu krzesła bądź stołu, pozostawia na tych ciemnych panelach białe ślady, nie do w ogóle wywabienia, nie do zczyszczenia, no po prostu trwałe rysy, one są jakby, nie wiem, z papieru czy z czegoś, także słuchajcie, da się wyremontować kawalerkę, pewnie za 10 tysięcy, 15, co 15 może, robiąc tylko, nie wiem, wygładzając ściany, robiąc najtańsze panele z najtańszych i robiąc jak najtańszą kuchnię, no może przesadziłam z tym 15, no myślę, że nie da się, bo to były takie meble kuchenne nie z Ikei, to nie była taka zabudowa z Ikei, tylko takie najtańsze szafki. Myślę, że da się zrobić za 15, żeby dobrze wyglądało. Także uważajcie na takie mieszkania. Jeżeli mieszkanie jest w takim standardzie, jak to nasze, które Wam pokazałam, no ono też nie jest zrobione jakoś nie wiadomo jak, słuchajcie, ale zrobiliśmy je tak, żeby na lata było dobre, żeby tutaj się nic nie sypało nam, żebyśmy nie mieli z nim kłopotu, żeby się nie psuło. Także podsumuję Wam na koniec, ile to wszystko kosztowało, bo
bo remont nie był tani i nie jest to już nasz pierwszy remont, który zamknął się niestety w takiej kwocie. Zawsze mamy ambitny plan, żeby remont zakończył się w kwocie 40 tysięcy do 45. Mieszkanie kawalerki, wszystko jedno, czy jest to mieszkanie 22 metry, 25, czy też mieszkanie 30-metrowe, bo wtedy te kwoty są dokładnie identyczne. Raz udało nam się wyremontować kawalerkę z 25-metrową za, żeby nie skłamać, chyba za 16 tysięcy złotych, ale słuchajcie, tam była zostawiona podłoga, to były takie bardzo stare deski, to jest mieszkanie na Starym Żoliborzu, tam były stare dechy na podłodze, bardzo takie ciekawe, no trochę kontrowersyjne, bo one trochę wyglądały jak to w takiej starej chałupie wiejskiej, ale no miały swój klimat, bo zrobiliśmy tylko kuchnię nową, otworzyliśmy tą kuchnię na pokój, przez to uzyskaliśmy dużo przestrzeni, to też jest fajny zabieg, otwarcie tej kuchni na pokój, no i nie ruszaliśmy łazienki, ponieważ poprzednia właścicielka zadbała o to, żeby tą łazienkę w miarę wyremontować i ona, słuchajcie, nie jest super, ale nie była też w takim stanie, że trzeba było ją wyremontować. No i zrobiliśmy tam pewne takie zabiegi w stylu zdrapanie tynku ze ściany, odkryliśmy cegłę. No to taki już standard, dużo osób to robi w starych kamienicach. No trzeba korzystać z tych takich fajnych, ukrytych rzeczy, smaczków w tych starych mieszkaniach. Na pewno nie kupujemy nigdy mieszkań, nie inwestujemy, to w ogóle dla nas nie jest inwestycja, kupowanie mieszkania w wielkiej płycie, w jakimś takim bloku o, albo w ramie H, coś takiego jak tam widzicie. Niby po Wiśle, niby fajne miejsce, natomiast no, rama H to, albo wielka płyta, to jest troszeczkę już inna bajka, to nie jest bajka dla nas, jeżeli inwestujemy w jakieś nieruchomości, to są to nieruchomości w budynkach z lat 50. wykonane częściowo z cegły. No i chyba tyle, także jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie poniżej. Tak jak wspomniałam, korzystaliśmy ile się dało ze znajomości przy wykończeniu. Gdybyśmy tak, no oczywiście słuchajcie, da się kupić najtańsze płytki w OBI pewnie po 30 zł z metra, da się, no my kupowaliśmy trochę drożej, korzystaliśmy ze zniżek, gdzie się dało, co się dało załatwić, to się dało, tak, no panele, zdecydowaliśmy się, ten był piękny parkiet w tym mieszkaniu, na początku chcieliśmy ten parkiet zachować, natomiast po zrobieniu łazienki okazało się, że powstał taki próg, stopień trochę między łazienką a pokojem, no i jednak ten kurczę stary parkiet, nawet po wycyklinowaniu, wiadomo, żebyśmy go wycyklinowali, on trochę skrzypiał. Naprawa takiego parkietu nie ma sensu, nie da się go naprawić. Trzeba by to, to jest właściwie nienaprawialne. Łatwiej było to zakryć panelami za 2-3 tysiące złotych fajnymi, jasnymi i odświeżyć to mieszkanie w ten sposób, gdzie ono wtedy już w ogóle daje inny efekt, że jest takie nowe, niż robienie jakby tutaj takiej prowizorki. No mamy też mieszkania, gdzie mamy parkiet. Właśnie no nie do końca to wygląda, wtedy daje taki fajny efekt takiej świeżości i nowości. To chyba tyle na dziś. Pokażę Wam jeszcze parę scen tutaj z okolicy. Piękne Powiśle, bardzo ładny widok na stadion. No i ten bardzo fajny taras z mebelkami ogrodowymi, które ostatnio właśnie zakupiłam. Tutaj pewnie plącze się mój kabelek od mikrofonu. To tyle. Tym się właśnie czasami zajmuję. Tak jak powiedziałam, nie jest to moje główne źródło dochodu, pracy, no ale bardziej pewnie inwestycji i jakichś takich, no inwestycji na przyszłość. Dzięki kochani, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Na razie.